W tym filmie zobaczycie prezentację szybkiej i mocnej grawerki laserowej Ortur Laser Master 3. Będą też przykłady grawerowania oraz cięcia. Zapraszam na materiał. Następna generacja urządzenia firmy Ortur pozwala ciąć grubsze materiały, a także grawerować szybciej i dokładniej. Prędkość tej maszyny to aż 20 000 mm na minutę, a moc to 10 W. Urządzenie przychodzi w takiej oto paczce, a to zawartość opakowania. To są wszystkie elementy, które znajdowały się w pudełku. W instrukcji papierowej mamy tylko wykaz części oraz odnośniki do pobrania jej ze strony internetowej. Jest ona w wielu językach, jest też po polsku. Moduł laserowy o mocy 10 W. Producent podaje, że jest to czwarta generacja technologii laserowej kompresji plamek, a druga generacja technologii łączenia diod laserowych. Punkt lasera to 0,05 razy 1/10 mm. Obudowa głowicy przystosowana jest do wspomagania powietrzem. Na dołączonej do zestawu karcie pamięci znajduje się oprogramowanie oraz poradnik, jak zmontować urządzenie. Poradnik wideo. A to jest skrótowa relacja z montażu przeprowadzonego przeze mnie. Montaż trwa nie więcej niż pół godziny. Ortur Laser Master 3 ma zintegrowany system wspomagania powietrzem. Należy dokupić tylko sprężarkę o wydajności co najmniej 40 litrów na minutę. Z prawej strony na ramię mamy przełącznik kluczykowy do odblokowania urządzenia, przycisk zatrzymania awaryjnego oraz główny przycisk zasilania. Od wewnętrznej strony ramy znajduje się przycisk reset, przycisk boot przywracania oraz gniazdo karty pamięci. Z tyłu znajduje się przełącznik silnika osi Y. Silnik wyłączamy, gdy używamy rolki. Z głowicą zintegrowany jest pręt do pomiaru ogniskowej.
z grawerką możemy się łączyć bezprzewodowo za pomocą technologii Wi-Fi. Służy do tego aplikacja Laser Explorer. Mamy tu wgląd do tego, co znajduje się na karcie pamięci. Możemy korzystać z biblioteki umieszczonej w aplikacji. Jest tu szereg narzędzi, które umożliwią grawerowanie bezpośrednio z telefonu. A to referencyjne ustawienia przygotowane przez producenta do grawerowania oraz cięcia. Jak wspominałem na początku, grawerka jest bardzo szybka. Porusza się z prędkością 20 000 mm na minutę. Tak to wygląda w rzeczywistości. Przechodzimy do testów. Grawerowanie fotografii z prędkością 20 000 mm na minutę. Moc 100%. Materiał to tektura. Wynik bardzo dobry, choć dla lepszego efektu powinniśmy zmniejszyć nieco prędkość. Te same ustawienia, tym razem w programie Laser GRBL. Grawerowanie na granicie. Prędkość 2000 mm na minutę, moc 100%. Dla lepszego efektu miejsce wygrawerowane można wypełnić lakierem. Efekt końcowy wygląda bardzo dobrze. A to przykłady grawerowania na sklejce z ustawieniami od 2000 do 20 000 mm na minutę. Można ciąć też grubsze drewno, z tym, że trzeba do tego więcej przejść. A to wynik cięcia sklejki o grubości 3 mm z różnymi ustawieniami prędkości.
tym projekcie ustawiłem prędkość grawerowania na 10 000 mm na minutę. Moc 100%. Cięcie to 500 mm na minutę. Sklejka o grubości 2 mm. Grawerką Ortur Laser Master 3 można bez problemu grawerować na stalinie rdzewnej, aluminium oksydowanym czy ceramice. Należy tylko dobrać odpowiednie ustawienia. Ortur Laser Master 3 to urządzenie przeznaczone zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalistów. Z jego pomocą możemy zarabiać pieniądze. Dzięki tej maszynie możemy tworzyć własne pomysły. Możemy grawerować na przykład na biżuterii, tworzyć rzeźby w drewnie, czy grawerować prezenty na przykład. Spośród prezentowanych na moim kanale grawerek Ortur Laser Master 3 jest najszybsza i posiada wiele dodatkowych możliwości. Dziękuję za uwagę.